Siemaneczko, do beściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnej, no, na kolejnym nowym tytule na moim kanale. Tym razem padło na Players Unknown Battlegrounds. Jest to Battle Royale, tyle że z tego co czytałem i nasłuchałem się sporo, oglądałem to też u innych na ich kanałach i gierka naprawdę mnie zachwyciła. Wszyscy mówią, że jest coraz lepsza pod względem grywalności i dopracowania niż King of the Kill. Według mnie może coś z tego być prawdą, bo gierka jest mniej dynamiczna, bardziej taktyczna, co w sumie mi będzie bardziej pasować. Jak wiecie, ja jestem praworęczny, ale prawą dłoń mam na klawie, lewą na myszce i nie jestem przez to tak szybki, więc w dynamicznych grach niestety się gubię. Tutaj jeśli będzie trzeba było to rozgrywać bardziej taktycznie, to myślę, że będę się lepiej w tych realiach odnaleźć i oby tak było. Dzisiaj zakupiłem grę, poustawiałem tutaj troszeczkę na klawiszologii pod siebie, bo ja gram na strzałkach, a nie na wsadzie. Zobaczymy, czy będzie to... Zda egzamin, jak nie, troszeczkę pozmieniam. Jeszcze nie leciałem na mapie, na mapę, jeszcze nie byłem w wirze wojny, że tak to się wyrażę. Czekałem po prostu na to, żeby nagrać to od razu, żeby to na żywo wam przedstawić, a nie jakieś ściemy. I tak też czynię. Bora było już zajęte. Pozdrawiam tego, który sobie wybrał nick Bora. Więc jest Bora Games X. Charakter. Aha, nie, to jest to. Dobra, ok. Czyli co, debeściaki, zostawcie łapkę w górę, żeby ten materiał był bardziej pozycjonowany i dotarł do większej ilości odbiorców. O to was proszę. A my klikamy, ja klikam play i co, będziemy chyba lecieć, tak? Serwer europejski, rozgrywka solo. Ale czemu nie lecę? O, coś się wygrywa. Zobaczymy, broni tutaj jest mnogość. No zobaczymy, zobaczymy. Wyjdzie jakaś krótka rozgrywka i to najwyżej nagram dwie lub trzy pod rząd i wrzucę to w jeden odcinek. A zobaczymy, to jest taki odcinek zapoznawczy, rzekłbym. Na mnie ta gierka naprawdę wrażenie wywarła, jak oglądałem ją, bo jeszcze nie grałem. Mam nadzieję, że jak będę grał, to moje odczucia będą jeszcze lepsze na ten temat. Ale to w czasie rozgrywki, w czasie tego odcinka dowiecie się, na pewno będę o tym sporo mówił. Czemu ja leżę? Dobra, wstańmy sobie. Tu mam biegnięcie. Ale nie mam rozglądania tak jak ja chcę. Czemu oni tutaj już się strzelają? Wiecie co ja spieprzyłem? Nie dałem... Czemu oni do mnie strzelają? Czemu oberwam? 7 sekund, a nie ustawiłem taba na endzie. Mam ekwipunek pod tabem, to jest już rzecz, która mi nie będzie pasować. Dobra, z tego co wiem... Jak się dron, muszę to wyciszyć tak jak w King of the Kill. Mogę tutaj wyskoczyć w dowolnym momencie. Zaraz to uczynię. Wybaczcie, no drom ryje. Wyskakuje. Tutaj sobie gdzieś polecę. Chodzi o to, żeby troszeczkę na spokojnie, wiecie. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie leciał. O, już dwóch tu leci. Czyli to odbije bardziej w tamtą stronę. Samochody, o kurcze, o, mogłem, chyba szybko zginę. Celuję w tamten domek, ale nic mi to nie wyjdzie. Dobra, jak najszybciej wylądować. Aha. Myślałem, że to będzie dobrze wymyślone. Tam już ktoś po dachu. Tam też ktoś już biegnie. Myślałem, że to będzie dobrze wymyślone, jeśli uda mi się
jako pierwszemu spaść, ale widzę, że to chyba będzie problem. Jest tu coś, jest tu coś, jest tu coś. Powiedzcie, że tak. Nie, w takich miejscach nie ma. Dobra. To skakanie jest trochę toporne, powiem wam szczerze. Czyli tam też nic nie będzie. Tutaj typo był w tym budynku. No muszę jakąś broń podnieść, muszę coś znaleźć. Ale myślę, że szybko tą rozgrywkę jednak zakończę. Mam magnuma. Dobra. Przeładuj go. Bierzemy całe ammo do wszystkiego. Szkoda, że się nie da butów ściągnąć. Plecak, pozycja druga, to takie miałem chyba. Nie wiem, czy sobie tutaj na kogoś nie wyczekać. Karabinek by się przydał. Kurde, muszę chyba trochę rozjaśnić. O. Mam shota. Przeładujemy go oczywiście. Tutaj od tyłu będą mogli mnie zajść? Oczywiście, że tak. Którą tu jeszcze mam broń? Akacza. Mam tu jakiś celownik. Nie wiem, na co mogę go dać. Co to jest w ogóle? Pas. Czyli ja nie mam nic. Wydawało mi się, że jakiś... Mam magazynek. Ale to jest do PM-a. Dobra. Okej, poczekajmy. Zobaczmy na mapę. Gdzie jestem? O kurde, no strefa za mostem. Wszyscy tam będą ciśli na bank. Poczekam tutaj chwilę. Co to było? Ktoś tu biegnie. Obiorę drugą słuchawkę. Zjebałem. Przeładuję, mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszy. Tu jest tylko 5 ammo i trzeba przeładować. Było 93, zostało 60. Aha, tutaj mam ekwipunek. Co ja tu mam? O, walą ostro. Nie mam żadnych energetyków i żadnych hełm. Pięknie. I żadnych apteczek. Co mnie nieco martwi. Graficznie wygląda to fajnie, naprawdę mi się podoba. Przebiegnijmy tutaj. Muszę tylko dokładnie rozkminić, co mogę podnosić, a co jest tylko częścią. Częścią wystroju mapy, nie? Tu w środek pójdę. Waha, ale nie będę brał wahy. Tam coś chyba jest na ziemi. To weźmiemy. A, mam płaszczyk. Nawet go nie zauważyłem, powiem wam szczerze. Co to? Granat hukowy.
Czarne gacie. Co tam było 30 sekund? Aha, strefa, tak? Czyli trzeba spieprzać do strefy. Ale ja nie mam żadnych tych, żarcia. Także padnę szybko najprawdopodobniej. No dobra, wychodzimy stąd. O, fajne to. Gdzie ja muszę cisnąć? Tam, tak? Tak. Ciśniemy. 52 miejsce. No, jakbym się dostał do pierwszej dziesiątki w swoim debiucie, to byłoby fajnie. Tu jest na bank wszystko już opędzlowane. Nie wiem jeszcze, jak mam render ustawiony. Tam jest samochód? Tak, chyba widzę budgie. Chyba widzę budgie. Mam nadzieję, że to nie jest pułapka. Mogę tą wachę brać. No i gdzie mam jechać? O, ale za głośno. Już do mnie walą, już do mnie walą. Już do mnie walą, dostałem. He, he, he. Ale za górkę jak przejadę, to ucieknę. Ktoś sobie chyba samochód zostawił. Nie wiem, czy muszę przez most. Chyba muszę przez most. To będzie trochę bolało. Bo ten most jest na bank okupowany. Koleś? Nie, to drzewo. Dobra. Przejadę przez most. Może mi się uda. Ale na pewno jest pułapka na moście. Tu jest koleś. Obtukłem go trochę. 46. lokata. Czyli da się jednak wyskakiwać w biegu, tak jak w Edge 101, a słyszałem, że się nie da, bo przed samochód się wywalamy. Czyli to jest plus, ale jeszcze muszę obcykać, bo chciałem po prostu tak jak na King of the Killu. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno podejście. Wchodzimy do lobby. 75 już tych niby pieniążków mam. Dobra, lecimy po raz drugi. A ja nadal nie ogarnąłem tego taba. Zobaczmy mapę. Nie wiem, Severny? Kurde, to coś nie przypomina ten, DayD. Nie wiem, ilu nas w samolocie jeszcze jest. Może gdzieś tam na sam koniec, nie? Na skraj. Dobra, spadam. Gdzieś tam. Zobaczymy. Czemu mi tak reaguje trochę dziwnie? Jaki otwórz spadochron? Jak najdalej tam. Północny wschód. Tam są jakieś budynki. Ale ja tam nie dolecę, nie ma takiej opcji. Tam się będę chciał kierować. Dobra, otworzył mi spadochron. Lecimy. Tu się nie da tak bokiem lecieć jak w Age 1Z1. Czyli trochę będę musiał z buta dymać niestety. Dobra, lećmy w dół, będziemy biec. Tu jest jakaś motorówka po lewej. No, no właśnie, tym motorówkami też się tutaj da. Z tego co wiem.
pływać. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegusiem. Biegusiem, biegusiem. Prędko, raz, dwa. No, nie mam daleko w sumie do strefy. Jeszcze 5 minut. 90. Nie zauważyłem wcześniej, ilu nas było na mapie. Czy na ilu nas leciało. No, już jeden umiera. Dobra, teraz coś znaleźć. I najlepiej samochód jeszcze dodatkowo. To by było super. Gdybyście taki, zostawcie łapę w górę, jeśli mogę was o to prosić. To zawsze pomaga w pozycjonowaniu moich filmów. I mogę dotrzeć do większej ilości odbiorców przez to. Co za tym idzie, więcej osobom mnie usłyszy. I za to dzięki, jeśli dałeś łapę w górę. Wielkie dzięki. I od razu pozdro. Dobra. Zajmiemy się teraz przeszukaniem budyneczków. Mam hełm. I co coś jest? Co to? Łom. Mam magazynki do pistoletów, a nie mam pistoletu. Zamkniemy. Nie przed sobą drzwi, kolego. Co jest? Otwieramy. Otwieraj to. Gacie, nie chcę gaci. Jest kolejny pis. Mam koktajl Mołotowa, to się może przydać. Amo do karabinu. Ale ja nadal tylko dzierżę w dłoni Mołotowa, tam są budynki. Ten łazik jeździ? Chyba raczej nie. Nie, dobra. Cisnę tam. Nie wiem, czy do kampera się da wejść. 3 minuty. Czyli jak tam dobiegnę, to muszę za chwilę od razu wracać. Dalej nigdzie nie lecę. Przeszukam te domostwa i do strefy. Ha, fajny orzech mam na twarzy. Na głowie. 72 typa. Nie, myślę, że tutaj nikogo nie było. Myślę, że tu jest luz. Na stołach nic nie ma, jak H1Z1. Mam plecak. Okej. To już jest coś. Mam Uzi. Przełączmy sobie Uzi. Przeładujmy go. Otwieraj, otwieraj. Nie, dobra, to jest na zewnątrz. 2 minuty. Mam bandaż. Kolbę. Plecak poziom 1. Ja mam poziom 2. Biorę wszelaką amunicję. Celownik. Ale mam tylko Uzi. Do Uzi też mogę. Co to był Mosin? Nie. A co to jest? Zestaw pierwszej pomocy. Mam tam AR-ę chyba. Dobra, zajebiście, już coś jest. Granat hukowy. Pięknie. Granat dymny. Dobra, przeładujmy sobie. Uzi wyrzuciłem. Tap. Okej. Tłumik. Dlaczego ja to mogę założyć? Do niczego z tych. Kolbę. Helikopter gdzieś blisko, znaczy samolot. Tłumik, do czego to jest? Do karabinu wyborowego. Pasy na amunicję. Aha, tak to jest zrobione, fajnie. Słuchajcie, fajnie. Przeładujemy sobie jeszcze. No co jest? Okej. Oh fuck. Ja muszę iść do strefy i to jak najszybciej. Dobra, nie biorę już nic więcej. Bardziej na lewo, czyli tam.
Okej, okay, ale bierzemy sobie karabinek i ciśniemy. Nie było tutaj samochodu? No nie przeszkadza mi już nic więcej. Samochodu chyba tam nie było. Nie wiem jeszcze jak ta strefa szybko idzie i ogólnie jak się odbywa ranienie za tą, po tej strefie. Dlatego wolę to obcykać, ale tak z boku patrząc na to, a nie będąc ofiarą i będąc w środku tego całego cyklonu. No idzie tam już strefa, bo widziałem niebieski okręg. Da się tak pod taką górkę podejść? Wolno, bo wolno, ale się da. Okej, który ja byłem wcześniej? 46 bodajże, tak? No, mam jeszcze sporo do przebiegnięcia, więc nawet się nie zatrzymuję. No, ten render jeszcze muszę ogarnąć i muszę ogarnąć inwentarz, ekwipunek. Co ten niebieski pasek za mną pokazuje, że strefa już jest tak blisko mnie, a ja do strefy mam ten biały punkcik, tak? To chyba o to chodzi. Czyli do strefy mam bliżej niż ta strefa niebieska, która mnie będzie atakować, znaczy atakować, która będzie mnie ranić. Jest za mną, dobra, okej. Okay. Chyba tak to się ma, czyli nie jest źle. Grafika fajna, powiem wam, świetna, a nie mam ustawione na ultra, mam ustawione na wysokie. Wszystko ustawiłem na wysoko. Tak mi w sumie gra radziła, zalecała. No, kawałek z buta jeszcze mam. Jeszcze na tej mapie tej strefy nie widzę, ale czekajcie. Kurczę. No jednak sporawo. Mam nadzieję, że tylko jestem takim maruderem. Patrzcie, pas na kolbie, faktycznie na tym, na tej strzelbie. Szkoda, że mam tylko ammo 30 do karabinku. To jednak trochę mało. No, zobaczymy, kto z chłopaków tą grę pierwszy kupi. W dwójkę też by ją fajnie było opykać. O, już nie tak daleko do tej strefy. To chuba na drzewie? Nie wiem, co to jest. O kurde, tu jest miasto przede mną. O fuck, jak ktoś mnie wypatrzy, to będzie raczej lipa. Tu też jakieś budynki. No dobra, biegnę, biegnę. Ale duże miasto, co to jest? Ja muszę na prawo. Czyli muszę na to miasto. No nie wesoło, tam jest samochód, na pewno. Nie wiem. Nie wiem jeszcze na 100%, czy to jest samochód, czy to jest wrak. Nie wiem, czy tutaj jest też również lornetka. A jak jest, to gdzie? Różne rzeczy, jakieś ciekawostki, znaczy w sensie podpowiedzi, możecie mi pisać w komentarzu do beściaki. Będę wam bardzo wdzięczny za to. Ja na pewno, jak zakończę teraz to nagrywanie tego odcinka, to jeszcze sobie ze 2-3 razy pyknę. Wiadomo, że muszę się zapoznawać z mechaniką tej gry, żeby stawać się coraz lepszym w nią, a nie gorszym. Tam jest koleś. Czy to nie jest... Nie, to jest drzewo. Nie wiem, czy ze skał można spaść i zabić się. Dobra, do strefy mam blisko, czyli jak tam ktoś będzie w oknie stał, to jest po mnie. To są krzaki, ja myślę, że to typ. 24 klatki. Oj, zaczyna mi to drażnić coś. W tych miastach jednak będzie mi lagowało. Będę musiał grafikę coś chyba obniżyć jednak. W tych domkach są na pewno typy. Nie wierzę, że nie. 24 klatki. Ja tu już jestem chyba... No, chyba w strefie nie jestem raczej.
Strefa będzie za tym kamieniem, za drzewem. Tu już jestem w strefie na bank. Widzicie, jak ta niebieska linia się na mapie po prawej stronie na dole zbliża? Ok. Mamy 3 minuty. Kolejna strefa. 51 typa poza mną. Widzicie, ta bariera to jest strefa. Tam samochód jedzie daleko na południu. Muszę tego chuda przenieść na lewą stronę. Gdyż, iż, że, ponieważ tutaj mi bardzo przeszkadza. Kompasu za bardzo nie widzę. Od tych budynków ktoś dyma? 3 minuty. Daleko, daleko. Sporawo. Rzeką. Do jeziora i rzeką, tak? No dobra, dymamy. Ale powiem wam, przednio mi się na razie to podoba. Nie ma takiej dynamiki rozgrywki, że wiecie, wchodzicie, kto pierwszy po pistolet, bach, bach i koniec. Tutaj na pewno nie będzie tyle fragów. W sumie tych fragów nigdy nie miałem wiele. Ja dwa razy miałem tylko w King of the Killu po 6 fragów. I to jest mój rekord. 5 fragów miałem kilka razy. Najczęściej to miałem 0 albo 1, maksymalnie 2. Ostatnio miałem coś więcej fragów, bo zaczęliśmy grać na zabijanie. I powiem wam, że chwyciłem bakcyla. Nie chcę już... Będzie kilka odcinków na kanale, bo już chyba 2 są zrenderowane. Także będziecie widzieć. Mówię o King of the Killu. Gdzie fragi... No trochę tych fragów zdobyłem jednak. Tutaj jest bardziej taktycznie. Trzeba to fajnie rozgrywać. To jest wszystko przeszukane. Więc nie ma co. Ja tu będę chciał... Oj, 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 oj. Dobra, kładka. Nie wiem, czy to ktoś przeszukał, czy miał czas. Myślę, na pewno miał czas. No, ale pozamykane wszystko. Dobry prognostyk. Tutaj nie wejdę. Ile do strefy? No, sporawo. Została minuta. Zaraz trzeba będzie biec. To jest jedynka. Pięknie. To mi się przyda. Do PM-y hamulec wylotowy. Nie znam się jeszcze na tych broniach. Koleś, 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 koleś. Widzieliście? Przede mną, za domem. Spróbujemy go łyknąć. Ale on jak widział mnie, to spróbuje mnie łyknąć. Gdzie jesteś? Nie wiem, czy on na mnie nie czeka. Tam za tym drzewem. Zejdźmy sobie trochę tutaj w koryto rzeki. W tamtej stronie nikogo nie widzę. Tu był typ na pewno. Z tego co wiem, tutaj są 3 rodzaje samochodów. Budgie, ten UAZ i Dacia. Ale wiem, że mają dodać motocykl taki krosowy z wózkiem bocznym. Kamaza. 41 pozycja, już lepiej. Gdzie ten typ? Tam na tym moście może być jakaś pułapka. Strefa już idzie. Schowam się tutaj za krzakiem. O nie, sporawo do przebiegnięcia, naprawdę sporawo. Nie wiem, czy da się pływać. Tu jest teraz problem pewny. A strefa już za mną. Kurczę. Gdzie jest ten typ? Gdzie jest ten typ? Pobiegnę tutaj dołem. Ale zaraz mnie strefa łapnie, a ten koleś gdzieś jest z lewej. No, strefa już pod mostem. Bliżej jest jej do mnie, niż mi do strefy bezpiecznej. Ten koleś chyba nie będzie zwracał na mnie uwagi, on też będzie spieprzał.
ale trzeba mieć na niego oko. Ja tu jestem na strasznie otwartym terenie, a on ma tam las. Mam dwie apteczki, znaczy dwa zestawy pierwszej pomocy. Dobra, pojawiła mi się strefa bezpieczna przede mną. No, bariera jeszcze nie dorywa. Gdzie ten koleś? On się na pograniczu bezpiecznej strefy gdzieś zakampi. Nie wiem, czy biec po prostu, czy biec za most. Biegnę za most. Niech mnie trochę ta strefa dotknie i zrani, ale wydaje mi się, że tu będę bezpieczniejszy. O, i widzicie? Strefa mnie pochłania. Ale tutaj zaraz będę bezpieczny. Dobra, do krzaka. Gdzie kolejna strefa? Nadal do przodu. Nadal do... O, tu jakieś znaczniki mogę umieszczać. Dobre. Dobra, gdzie ten typo? Nie, minimalnie mi to bariera wzięła, więc nie będę się jeszcze leczył. Zastanawiam się, gdzie jest ten typek. Dobra, coś tam zgarnęłem. Tłumik, nie da rady. Hamulec wylotowy też nie. Ładownica, magazynek powiększony też nie. O, o, coś słyszałem. Samolot, zrzut tam przede mną, widzicie? 33. lokata. Ja muszę jeszcze sporo przebiec jednak. I to bardziej tam. Ten rozłog muszę minąć. Ile? Minuta. Dobra. Nie będę biegł, ale sobie trochę podejdę. Taktycznie, taktycznie, Tomek, rozegraj to taktycznie. O, strzelają się od prawej. Ubiorę sobie drugą słuchawkę. Patrzcie. Tylko nie wiem, czy to jest sens. Od razu mnie wypatrzą, gdzie jestem. Myślę, że to nie ma sensu. Nie biorę tego bardziej. Zostawiam go. Za 30 sekund strefa. Mam nadzieję, że idzie już wolniej. Naboi nie mam wiele, ale cóż. Ostra mucka tam gdzieś przede mną. Jeszcze 30 typa. Kurde, budynki. No, muszę przebiec przez to miasto jednak. Tu wszystko pootwierane, czyli poprzeszukiwane. Chociaż tutaj chyba nie, a jednak tak. Dobra, biegusiem. Tam gdzieś na tą górkę. 29. pozycja. Tam jest też... Tam się tłuką, właśnie na tej górce gdzieś. Kolejna osoba padła. No przeskakuj, Andrzej. Zobaczymy to tutaj. Kiedy będzie środa? Patrzcie, apteczka. Kamizelka. Super, fajnie, że tutaj wszedłem. Ja, ale strefa. Hehe, nie zauważyłem. Okej. Jestem w pierwszej ćwiartce. Mamy tu jakichś typów? Nie. Ale niebezpieczny teren przede mną. Wow, 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 obrywam, tylko nie wiem skąd. Oberwałem, ale nie wiem skąd. O, żeż.
92 pieniążki, nie wiem jak to nazwać. Kurde, nie wiem, za mną gdzieś ktoś był. Do mnie teraz już nie przyjdzie, bo strefa tu była. Dobra, dobyściaki, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Nieco ponad pół godziny wyszło, bo dwie rozgrywki, że zostawicie sporo łap w górę. Tych odcinków na pewno jeszcze będzie sporo, bo gierka na razie mi się podoba. I myślę, że spodoba mi się jeszcze bardziej, bo wszystko na to wskazuje. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Strzała!